Niemce. Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii. Pan Waldemar Łukasiewicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Informuję, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów na posiedzeniu odbytym w dniu 25 czerwca 2015 roku omawiała i analizowała projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Skaryszew na lata 2015-2023, pozytywnie opiniując i wnioskując o przyjęcie przedstawionej uchwały. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Skaryszew na lata 2015-2023. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w przedstawionej wersji? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy płynnie do punktu 14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015. Na stosownej podstawie prawnej Rada Miejska w Skarżewie uchwale budżetowej na rok 2015 nr 4 łamane przez 15 przez 2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku wprowadza następujące zmiany. Paragraf pierwszy. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2015 o kwotę 270 920 zł. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 o kwotę 270 920 zł. W tabeli numer 1 planowane dochody budżetu na rok 2015 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 1, punkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 41 670 989 zł z tego bieżące w kwocie 40 070 540 zł, majątkowe w kwocie 1 599 749 zł. W tabeli numer 2 planowane wydatki budżetu na rok 2015 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 1, punkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 40 864 289 zł. Z tego bieżące w kwocie 36 266 574 zł. Majątkowe w kwocie 4 597 715 zł. W tabeli numer 3 plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały. W tabeli numer 4 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego do uchwały w roku 2015 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Załącznik numer 1. Dotacje udzielone w roku 2015 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem powięcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, pana Waldemara Łukasiewicza, o przedstawienie opinii komisji. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, informuję, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów na posiedzeniu odbytym w dniu 25 czerwca 2015 roku omawiała i analizowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok, pozytywnie opiniując i wnioskując o przyjęcie przedstawionej uchwały. Podpisał przewodniczący komisji. Panie przewodniczący, jeśli mogę jedno zdanie. Bardzo proszę.
Uchwała oczywiście jest zaopiniowana pozytywnie i tak też będziemy, myślę, głosowali, każdy oczywiście jak będzie uważał. Natomiast chcieliśmy zwrócić jedną uwagę na Komisji Oświaty, na Komisji Finansów oraz Rolnictwa, zwracaliśmy na to uwagę, że jest jeden z wydatków 30 parę tysięcy złotych na dostosowanie powiedzmy warunków przetrzymywania psów, aby można było to potraktować jako schronisko. I mamy taką nadzieję, wysunęliśmy taką nadzieję, że to będą już ostatnie koszty takie główne w celu dostosowania tej ochronki, prawa jakiejś ochronką do standardu wyznaczonego przez powiatowego, czy tam wojewódzkiego, nie wiem, lekarza weterynarii, żeby to uznawane jako schronisko było. I komisja postanowiła finansów na posiedzeniu, w którym będzie omawiany budżet, szczegółowo przyjrzeć się temu zagadnieniu, jak duże koszty w przyszłości będą związane z utrzymaniem tego schroniska i ewentualnymi dalszymi czynnościami związanymi nad dalszą działalnością tego schroniska. Uważamy, że skoro Rada powiedziała A w postaci zgody na utworzenie schroniska, konsekwencje ponosi określone dostosowania warunków do tego, żeby to schronisko było odebrane. W związku z tym, no trudno tu cokolwiek się w tym momencie spierać i dyskutować, oddostosowujemy. I wiemy, mamy taką nadzieję, po uzyskaniu informacji od pana burmistrza, że już to schronisko poza sfinalizowaniu tego kontenera, utwardzenia terenu, doprowadzenia tych mediów, że tak określę ogólnie, będzie spełniało te warunki i uznajemy go za element zakończony. Tylko taka uwaga. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Rogala. Ja mam taką, nie wiem, czy to rodzaj wniosku takiego, jeżeli chodzi o to schronisko, bo to tak zaczęło się od azylu dla tych zwierzątek, tego jest coraz więcej. I moja obawa jest taka, że tak jak przedstawiałem to, że to schronisko nam się rozrośnie i będziemy przyjmować psy z zewnątrz i będziemy pompować w to pieniądze. Czy jeżeli doprowadzamy go do takiego stanu używalności, jak teraz go doprowadzamy, łącznie z tym kontenerem, czy możemy się pochylić nad tematem takim, żeby oddać to w opiekę jakiemuś stowarzyszeniu? Żeby to zaczęło działać po prostu jako samodzielna instytucja, bardziej niezależna od budżetu, bo naprawdę możemy dojść do takiego tematu, że tam będziemy pompować co chwila pieniądze. Więc taki mam wniosek, żeby poczynić działania w kierunku udostępniamy stowarzyszeniu czy jakiejś organizacji to, co już jest stworzone, ten element, który jest wykonany. I ona ma się tym tematem zająć, jak gdyby zorganizować fundusze na funkcjonowanie, nie wiem, w taki sposób, żeby to zaczęło działać, bo teraz mamy, ja nie wiem, czy państwo radni byli w tym schronisku, oglądali te warunki, ja tam przyjrzałem się po prostu, pamiętam ten azyl, pamiętam jak już jest teraz, tych psów jest naprawdę coraz więcej i zakładam, że będzie coraz więcej, jeżeli my, potworzyliśmy już schronisko, będziemy adoptować wszystkie psy z okolic. Po prostu będą one podrzucane i będziemy mieli tego coraz więcej, my już później będziemy musieli wnąć. A poprzednia rada, jak ja pamiętam poprzednie sesje, to miało być mały azyl, tak? Miały być małe kroki takie, no ale tu finalnie możemy dojść do jakichś dużych cyfr. I moim pomysłem jest takie rozwiązanie, że może po prostu udostępnić to stowarzyszenie, które zajmowałoby się takim schroniskiem. Ma już infrastrukturę, ma miejsce, byłoby to odstępowane, a zajmowałoby się to jakimś stowarzyszeniem. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, może? Tak, ja tylko chciałem zapewnić pana radnego, że schronisko będzie funkcjonowało w takim zakresie i w takiej wielkości, jaki jest minimalny, niezbędny zakres dla wypełniania przez naszą gminę obowiązków wynikających z ustaw dotyczących ochrony zwierząt. Chcemy mieć takie miejsce, gdzie będziemy mogli prowadzić tą działalność związaną z ochroną zwierząt, walką z bezdomnością zwierząt, a jego wielkość uzależniona jest od budżetu. Jeżeli na ten cel przeznaczymy w budżecie ileś tam pieniędzy, to jego wielkość nie będzie mogła być większa od środków, jakie zostały na to przeznaczone. Ja uważam, że takie schronisko już w tej chwili, będziemy mogli o tym mówić, nie azyl, nie przytulisko, tylko schronisko. Znaczy ono tak się nazywa, nawet już jest tablica, że to jest schronisko. Tak, no doprowadzamy do tych warunków takich, żebyśmy mogli mówić tutaj o schronisku. Natomiast będziemy ograniczać tą ilość zwierząt
przyjmowany odpowiednio do ilości posiadanego miejsca i możliwości. Oczywiście tak się często dzieje, że tam, gdzie gminy zajmą się tym, to trochę pojawia się taka wędrówka tych zwierząt właśnie w kierunku tego schroniska. No ale w jakiś tam sposób będziemy z tym walczyli, czy próbowali tak działać, żeby schronisko się absolutnie nie rozrastało. Jeszcze zwiększymy działania dotyczące adopcji zwierząt. Tak jak w tej chwili mówię, że schronisko jest na 30-40 zwierząt, ale w ciągu roku zostało wykonane 60-70 adopcji, czyli psy poprzez działanie schroniska zostały przekazane do osób prywatnych. Były sterylizowane, kastrowane, leczone, odrobaczane, czyli to wszystko, co trzeba ze zwierzęciem wykonać. Istnieje taka opcja, taka możliwość przekazania tego stowarzyszeniu, tylko no, trzeba by temat jakby zgłębić, bo boję się trochę takiej sytuacji, bo to jest obowiązek walki z bezdomnością i ochrony zwierząt, nasz obowiązek gminy. Trzeba by to zobaczyć, czy nie wyjdzie to trochę tak, że schronisko weźmie to, że stowarzyszenie weźmie to schronisko i będzie na jego terenie i wokół niego działało. Natomiast mogło się zdarzyć takie sytuacje, że nadal bezdomność zwierząt na terenie gminy będzie adresowana do nas, do gminy, czyli stowarzyszenie będzie sobie działało w schronisku, a każde kolejne psy no, będą kierowane do nas, do gminy, bo ja to jest nasz obowiązek. Jakieś kroki poczynić, żeby ten temat w taki sposób spróbować zorganizować. Popatrzymy, może to nie będzie źle, jeżeli będzie funkcjonowało pod egidą gminy, natomiast cały czas prowadzona jest działalność taka, takiego pozyskiwania sponsorów, pozyskiwania wolontariuszy, którzy wspomagają naszą gminę w prowadzeniu tego schroniska, przekazują czy końce, czy pasze. I myślę, że jeżeli w ten sposób by to funkcjonowało, no to nie byłoby źle. Na pewno stawiamy pewną barierę taką, powyżej której nie chcemy tego schroniska rozbudowywać, ale żeby wypełniać te nasze obowiązki w stosunku do tych zwierząt. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Miłoński. Panie burmistrzu, mam pytanie, czy ja wiem, że jest obowiązkiem gminy, jeżeli chodzi o te psy, choć to jest w moim przekonaniu to taki temat dla tematu, bo no, nie jest najważniejszy pies tutaj w tym kraju, są inne potrzeby, ale wokół tego jest bardzo dużo. Czy sąsiednie gminy mają coś takiego schronisko, jak one sobie radzą? I bo przecież jak wiadomo, rzeczą mi trudno, panie burmistrzu, zagwarantować, pan przed chwilą powiedział, że ono więcej nie będzie kosztować. Ze względu na to, jak poszerzy się ilość tych zwierząt, to nie zawsze kupują jeść. Co dzień przynoszą koszty żywienia i nie można powiedzieć, że jest na przykład 5 tysięcy i więcej nie damy. No to jak nie damy, a na pasze będzie potrzebne 8. Będziemy w którymś momencie zmuszeni ze względu na to dodać następną kwotę, żeby na te pasze dać. No, kiedyś w tym kraju funkcjonowały sprawy takie, że psy wałęsające były w odpowiedni sposób odstrzeliwane. Był jakiś tego porządek, teraz trzeba ich na siłę żywić, ponosić koszty i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jeżeli u nas to będzie, w sąsiednich gminach nie będzie, no to trzeba sobie z góry przewidzieć, że na pewno tutaj tych psów wałęsających będzie coraz więcej. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, czy pan udzieli, ma wiedzę w tej chwili na temat sąsiadów? Jak nie, pan mówi, mają schroniska? Gminy, no Radom ma schronisko przepełnione, co prawda. Gminy troszkę udają, że nie widzą problemu, że nie ma problemu bezdomności zwierząt i wałęsających się innych. Uważam, że gmina Skaryszew jest na tyle dużą gminą i wiele sygnałów ludzkich z terenu gminy. No wiadomo, no każdy patrzy na zjawisko bezdomnego zwierzęcia no w swój subiektywny sposób. Natomiast sądzę, że wielu mieszkańców naszej gminy no nie godziłoby się na takie ograniczanie, no jak pan radny tutaj wskazał, jak to było kiedyś. No czasy się zmieniły, no nie można wręcz nawet powiedzieć, że zwierzęta to trzeba tak czy inaczej
Ale to ja nie zabraniam nikomu chować zwierzęcia. Mówimy o tych bezdomnych, tak. Myślę, że naszą gminę powinno być stać na to, żeby ten obowiązek wypełniać. Te gminy, które nie mają, no udają trochę, że nie widzą zjawiska. Natomiast jeżeli już zdarzy się takie wydarzenie, że trzeba psa zabrać, to płacą po 2,5 tysiąca, 2,700 za to, że przyjeżdża ekipa i zabiera to jedno zwierzę, wywozi do schroniska. Takie są koszty zabrania zwierzęcia i ulokowania w schronisku jakimś tam innym tam w tej gminie, które są one prowadzone. Popracujemy nad tym zdecydowanie, żeby koszty były jak najmniejsze, odpowiednie do tego zjawiska, które sobie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bo tym sposobem zeszliśmy na przykład ze zmianą uchwały, zmian budżetu. W związku z powyższym, proszę Państwa, że Pana Burmistrza jest wyczerpujący wyjaśnienia w tym względzie. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania w tym punkcie obrad nad zmianami w budżecie miasta i gminy na 1915 rok. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu? Mam wniosek, no tak. Proszę. Spokojnie, na 2015 byłoby lepiej, bo 1915 to już... Przepraszam, no przejąłem się tymi psami. Jeszcze raz, przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok. Przepraszam najmocniej. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w tym projekcie, który został przedstawiony, co chcę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie przechodzimy do 15 punktu obrad dzisiejszej Rady. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Radomiu. Na wstępie przeczytałem obszerny list Krajowego Prezesa Sądu. W związku z powyższym, no, myślę, że mamy naświetlony jasno problem w miarę. Bardzo proszę Pani Właśnie o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Wilczewiec w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Radomiu. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, silnik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z pierwszymi zmianami i artykuł 163, paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku, prawo o ustroju sądów powszechnych, dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 133 i 509. Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Powołuje się zespół, który przedstawi Radzie Miejskiej swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Radomiu w składzie pan Jerzmański Jan, pan Stanisław Iwoński, pani Zięba Danuta. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Skaryszew. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy w związku z wnioskiem Pana Burmistrza o takim składzie Rady są jakieś pytania? Komisji znaczy. Nie widzę, przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Bardzo proszę, kto z Pań i Panów Radnych jest za powołaniem zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Radomiu w przedstawionym składzie przeczytanym w projekcie uchwały, zechce podnieść rękę. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejnym punktem porządku obrad jest uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Skarżew. Proszę Państwa, w dniu 9 czerwca wpłynęła skarga do Rady Miasta i Gminy od Pana Stanisława Stańszewskiego i Pani Doroty Stańszewskiej zamieszkała Żeromskiego 63 w Skarszewie następującej treści. Działając na podstawie artykułu 31 paragraf 1 w związku z artykułem 239 punkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
wnosimy skargę na przewlekłe załatwienie sprawy oraz jej załatwienie zgodne z przepisami. Uzasadnienie. Wystąpiliśmy do burmistrza miasta Gminy Skarszewy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla pionowych siłowni wiatrowych oraz farmy fotowoltanicznej na działkach stanowiących naszą własność. Organ pozostawał bez czynności przez około 2 miesiące, następnie przesłał wezwanie do uzupełnienia wniosku. W wezwaniu tym zażądano dołączenia dokumentów, które były już przedłożone przy naszym wniosku oraz zażądano przedłożenia prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz zażądano wniesienia opłaty, która została wniesiona przy złożeniu wniosku. Działania te świadczą niekompetencji organu i lekceważenie obywateli. Organ nie podjął żadnych działań przez 2 miesiące, mimo że na załatwienie sprawy ustawa określa, zakreśla termin 1 miesiąca. Tym samym organ, niezależnie od merytorycznego załatwienia sprawy, bez wskazania przyczyny i poinformowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, poparł zwłokę, która winna być ukarana zgodnie z obowiązującym prawem. Zadanie przedłożenia decyzji, o której mowa wyżej, było pozbawione podstaw prawnych, bo to właśnie organ winien wystąpić o wydanie takich decyzji, o ile była ona w ogóle potrzebna przy planowaniu inwestycji z uwagi na parametry techniczne planowanych do zainstalowania urządzeń. W związku z powyższym domagamy się karania gminy zaniedbań oraz pociągnięcia do odpowiedzialności burmistrza miasta gminy za nieuzasadnioną przewlekłość postępowania oraz błędy i niedopatrzenia popełnione przy załatwieniu naszej sprawy oraz spowodowanie jej załatwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisany Stanisław Jerzy Staniszewski, Dorota Maria Staniszewska. W tym temacie poproszę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta i gminy Skarszew. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 229 punkt 3, artykuł 237 i artykuł 238 ustawy z dnia 14 marca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 267 z późniejszymi zmianami. Po rozpatrzeniu skargi państwa Stanisława i Doroty Staniszewskich, Rada Miejska w Skarszewie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Skargę państwa Stanisława i Doroty Staniszewskich z dnia 3 czerwca 2015 roku na działalność burmistrza miasta i gminy Skarszew uznaje się za zasadną w części dotyczącej uchybienia terminowi do załatwienia sprawy, o której mowa w skargi. Punkt drugi. W związku z zaistniałą sytuacją zobowiązuje się burmistrza miasta i gminy do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników urzędu odpowiedzialnych za taki stan rzeczy oraz podjęcia działań w celu skutecznego załatwienia sprawy. Punkt trzeci. W pozostałym zakresie skargę uznaje się za bezzasadną. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Skarszewie do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. W dniu 20 lutego 2015 roku państwo Dorota i Stanisław Staniszewski złożyli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla działek 4110/1/2, 1454/1, 1454/3, 1543/2, 1463, 1467, 1392, 1383/1, 1393, 1394, 1395 w Skarszewie, nazywając inwestycję system pionowych siłowni wiatrowych Ferma, oryginalna pisownia inwestora fotowoltaiczna. Z przedłożonych dokumentów wynika, że państwo Staniszewscy na działkach wskazanych we wniosku, których łączna powierzchnia wynosi ponad 7 hektarów, chcą wybudować farmę wiatrową i fotowoltaiczną. Wskazują wielkość produkcji 1,5 MW, nic ponadto. Nie określono szczegółowo, na czym ma polegać przedsięwzięcie
ile siłowni wiatrowy, o jakich mocach. Nie wskazano propozycji ich lokalizacji na mapie. Nie wskazano dróg dojazdowych, placów manewrowych, trasy, kabli. Nie wskazano liczby paneli, propozycji ich posadowienia, mocy, ani powierzchni zabudowy. W żaden sposób nie wskazano wpływu na przedsięwzięcia na środowisku, wskazując we wniosku brak oddziaływania na środowisko. Przedłożony wniosek został przygotowany w sposób niezgodny z artykułem 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 119 z późniejszymi zmianami. Stosownie do wymogu artykułu 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ ma obowiązek dokładnie wyjaśnić stan faktyczny sprawy i załatwić ją, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywatela. Nie można rozpoznać wniosku strony w sposób odpowiadający prawu, gdyż jest on niekompletny. Usuwaniu braku wniosku służy regulacja zawarta w przepisie artykułu 64 KPA i stosowanie do jej treści, jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać inwestora do usunięcia braku w terminie 7 dni. Norma zawarta w artykule 52 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wiąże się ze składnikami wniosku o ustalenie warunków zabudowy i oznacza sytuację, w której inwestor musi złożyć kompletny wniosek odpowiadający wymogom ustawowym, a burmistrz nie może żądać niczego ponadto. Pismem z dnia 5 maja 2015 roku burmistrz wezwał państwa Dorotę i Stanisława Staniszewskich do uzupełnienia braków przedłożonym wniosku. Wezwaniu pouczył państwa Staniszewskich, że nieusunięcie braku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wezwaniu wskazano, jakie dokumenty, załączniki oraz treść winny być złożone w zakreślonym siedmiodniowym terminie. Państwo Dorota i Stanisław Staniszewscy wezwanie otrzymali 7 maja bieżącego roku i pomimo upływu terminu nie uzupełnili wymaganych dokumentów. Sprawę pozostawiono bez rozpoznania zgodnie z artykułem 64 paragraf 2 KPA. Punkt drugi. Odnosząc się do zarzutów zawartych w skardze, należy zauważyć kolejne. Z analizy dokumentów z przepisu artykułu 52 wyżej przywoływanej ustawy wynika, że w wezwaniu zażądano dokumentów, które nie były złożone wraz z wnioskiem. Do wniosku nie jest załączony dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej. Uzasadnione zatem było wezwanie do jej uiszczenia. W paragrafie 3 punkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dziennik ustaw nr 213, pozycja 1397 ze zmianami, systemy fotowoltaiczne zostały zaliczone do zabudowy przemysłowej. Słusznie zobowiązano inwestora do przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, gdyż z niepełnych informacji zawartych we wniosku oraz obszaru wskazanego do przekształcenia 7 hektarów nie można było domniemywać inaczej. Wielkość urządzeń, ich rodzaj, moc oraz obszar wymagany do przekształcenia są kluczowe przy rozstrzyganiu w tego typu sprawach i one decydują, czy taka decyzja jest wymagana, czy nie ma konieczności jej uzyskania. Przedstawiona analiza wykazała, że inwestor złożył wniosek niezgodny z wymogami artykułu 52 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2015 roku, pozycja 119 z późniejszymi zmianami i prawidłowo został wezwany do uzupełnienia wniosku, dlatego w tym zakresie skargę uznaje się za niezasadną. Punkt trzeci. Zgodnie z artykułem 35 paragraf 1-3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego
powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Sprawę usunięcia warunków, ustalenia warunków zabudowy działek systemami fotowoltaicznymi uznać należy za skomplikowaną przede wszystkim ze względu na jej precedensowy charakter. Zatem organ zobowiązany był do zajęcia stanowiska w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 roku. Wezwanie strony do uzupełnienia wniosku nastąpiło w dniu 5 maja 2015 roku, a więc z 15-dniowym opóźnieniem. Punkt 4. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do zadań burmistrza należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu, którego jest kierownikiem. Z regulaminu organizacyjnego gminy wynika, że koordynacja działań związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy do merytorycznego pracownika zatrudnionego w Referacie Planowania Przestrzennego Inwestycji Funduszu Unii Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Pracownik ten przebywa na urlopie macierzyńskim, zaś osoba ją zastępująca jest w ciąży i w okresie objętym skargą ze względu na swój stan przez 25 dni przebywa na urlopie i zwolnieniu lekarskim. Nadzór i kontrolę nad pracami referatu pełni kierownik, który od 16 lutego do 20 lutego 2015 roku i od 25 marca 2015 roku do nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przedstawiona sytuacja o charakterze losowym zaistniała z przyczyn niezawinionych, niezależnych od burmistrza. Miała bezpośredni wpływ na opóźnienie załatwienia sprawy stanowiącej podstawę skargi i w tym zakresie skarga uznaje się za zasadną. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w tym temacie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rady, informuję, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu odbytym w dniu 24 czerwca 2015 roku omawiała i analizowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez państwo Stanisława Jarosław-Staniszewskich na działalność burmistrza miasta gminy Staryszew, wnioskując o uznanie za zasadną części dotyczącej uchylenia terminowi do załatwienia sprawy, o której mowa w skarce. Natomiast w pozostałym zakresie uznaje się za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz w uzupełnieniu chce zabrać głos. Pan radny. Waldek, proszę. Wniosek formalny dotyczący zmiany, uzupełnienia treści uchwały. My tego nie mieliśmy. Znaczy, że to ta uchwała została przygotowana na skutek sugestii z ostatniej komisji, że uchwała wcześniej przygotowana nie wyczerpywała naszych oczekiwań w stosunku do odpowiedzi na powyższą skargę. I ta uchwała została zmodyfikowana rzeczywiście i w punkcie 2 paragrafu 1 brzmienie jest następujące. W związku z zaistniałą sytuacją zobowiązuje się burmistrza miasta i gminy do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników urzędu odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. I tu myślę, że jako Waldemar Kosiewicz radny zgadzam się, ale nie nalegam, ale wniosek zgłaszam o rozszerzenie o dalszą treść i przedstawienie pełnych informacji z tych działań na Radzie Gminy. Bo o co chodzi? To, że konsekwencje muszą być wyciągnięte wobec pracowników, którzy zawinili, to nie ma najmniejszej wątpliwości. Natomiast względu na to, że skarga wydawa na Radę, Rada też ma moim zdaniem prawo wiedzieć, jakie te konsekwencje wobec kogo i z jakich powodów zostały wyciągnięte. W związku z tym proszę o uzupełnienie tego drugiego punktu o treść i przedstawienie pełnych informacji z tych działań na Radzie Gminy i dalej już treść będzie dalsza, tak jak jest, oraz podjęcia działań w celu skutecznego załatwienia sprawy. To jest mój wniosek formalny, uzupełniający, rozszerzający treść uchwały. Bardzo proszę, zainteresowany pan Stanisław. Dzień dobry Państwu, ja zajmę tylko A przepraszam bardzo Państwa, jestem bardzo przepraszony mocno, nie zauważyłem. To by się pochylony. Ja mam pytanie, bo
uzasadnieniu jest, w moim przekonaniu chciałbym to wiedzieć, ponieważ w skardze jest, że opłaty zostały dokonane w uzasadnieniu, że było brak opłaty skarbowej. Natomiast następna sprawa, jeżeli urząd uznał, że to jest sprawa dosyć skomplikowana, czy wysłał zawiadomienie do pana Staniszewskiego i przedłużył to do 2 miesięcy, bo tak kodeks postępowania administracyjnego, przewiduje, że można to nie załatwić w ciągu miesiąca, ale trzeba sprawę powiadomić. Natomiast czy to zostało zrobione, czy nie zostało? Nie, ale w uzasadnieniu jest, że tego, że bardzo proszę. Pan burmistrz jeszcze tak wyraźnie. Na pytanie pana radnego nie było wysłane. To właśnie uchybienie KPA, czyli nie wysłanie po miesiącu tego terminu przedłużenia, a i po 2 miesiącach też, czyli te dwie czynności do pracownik no nie wykonał, nie zastosował tutaj kodeksu postępowania administracyjnego. To odnośnie tego i skarga jest zasadna w tej części. A druga rzecz to kwestia tej opłaty. To znaczy ja powiem tak. Przy wniosku nie ma ksero dokonania tej wpłaty, ja nie wiem, ja wpisuję, że nie było wpłaty wniesionej z tego powodu, że nie ma ksero dokumentu potwierdzającego, a oprócz tego zleciłem pracownikom przejrzenie naszej księgowości, bo mógłby przelewić ten dokument, czy jakiś takiego wpływu nie było. Chyba, że pan Staniszewski posiada w sobie dowód wpłaty, może go przedstawić. To się zapytam, czy nie jest tak, że bo nie wiem jak działa, nie składałem żadnych wniosków. Czy pracownik przyjąłby dokumenty, gdyby opłata nie była wniesiona? Przyjąłby dokumenty. Ja się z takim nie spotkałem. Zwykle jest tak, że jeżeli składam jakiekolwiek podanie, proszę o potwierdzenie, czyli wpłatę opłaty skarbowej. Panie burmistrzu i szanowni radni, to chciałbym, żeby to moja pierwsza skarga. Bardzo proszę pan Stanisław. Jest to moja pierwsza skarga w życiu na kogokolwiek. Jest to wbrew jak gdyby mojemu charakterowi i działaniu, ale sytuacja dojrzała do sytuacji takiej, że musiałem z czymś takim wystąpić. Rzecz nie jest błaha. Szanowni Państwo, o farmie fotowoltaicznej i siłowni wiatrowej wiedział pan burmistrz, wiedzieli wszyscy urzędnicy kierujący urzędem od dnia 20 lutego, gdzie złożyłem formalny wniosek u pani Lis, która jest wieloletnim pracownikiem przyjmującym wnioski. Pani Lis, przeglądając wniosek, stwierdziła, że jest kompletny, że posiada opłatę i przyjęła go do procedowania. Przyjmując go do procedowania w urzędzie, byłem przekonany, zresztą tak się umówiliśmy z panią Lis, że telefon zostawiam. W przypadku jakichkolwiek pytań, jakichkolwiek potrzeb, proszę szybciutko dzwonić, ja będę w każdej chwili. Jeżeli chodzi o wniosek, on był procedowany, bo ja chodząc co tydzień, co 2 tygodnie do urzędu, na początku do pani Lis, bo pani Lis przeszła na urlop dopiero gdzieś tam po 40 dniach w okolicach połowy kwietnia i dopiero tak. Odesłała mnie do pani kierowniczki, kierowniczki Albinia, która jako kierowniczka już przejęła wniosek do procedowania. I nie mówiły o tym, że jakikolwiek brak jest do potrzeby do procedowania. 5 maja dostaję pismo z urzędu, tak notabene w dniu swoich urodzin, po 75 dniach, że wniosek został złożony niekompletny, nieformalny, w związku z tym procedowany być. I teraz co w tym wniosku jest najciekawsze? Wzywa się mnie do uzupełnienia o pewne dokumenty. Dowód opłaty 107 zł. Przekonany, że taki dowód jest złożony, bo pani nie przyjęła wniosku. Teraz ten dowód opłaty ja po prostu wchodząc z kasy zaniosłem razem z dokumentami, położyłem. Teraz tego dowodu opłaty nie ma. Jest druga rzecz. Wzywa się mnie, żebym dołożył mapy 3 razy szersze, ponieważ pani, która jest urbanistką, doszła do wniosku, że wielkość działek musi być 3-krotnie większa. Zasięgiem mapy muszą być 3 razy takie, jak wielkość działki planowanej do inwestycji. Kiedy, proszę państwa, ja składałem ten wniosek, wyjaśniłem dokładnie, o co chodzi. Podałem 2 alternatywne lokalizacje na cel,
i albo jedna, która będzie, ponieważ mamy do czynienia z naturą, więc proceder jest taki, że po takim, po lokalizacji wstępnej ja muszę wystąpić o badania środowiskowe, w sensie jak wieją wiatry, z której strony, w związku z tym miały się odbyć te badania. Taka inwestycja to jest czas około 2 lat na przygotowanie jej właściwe. Ale w tym czasie mamy sytuację taką, że wzywa się mnie do trzykrotności. To też jest niezgodne z KPA, bo KPA mówi o trzykrotności, ale szerokości działki od ulicy, a nie o wielkości działki. Posługują się tam takimi stwierdzeniami. Osoby, które tu odpowiadają za stwierdzenia prawne, no posługują się jak gdyby nieprecyzyjnie, wprowadzając w głowę. Trzykrotność działki to jest po prostu nie 3 razy 7 hektary, 21 hektarów, tylko to jest 50 metrów szerokość od drogi razy 3, to jest 150 metrów lewo, 150 metrów w prawo. Tak mówi KPA i nie ma takiej potrzeby, żeby nawet mówić o tym, że jest dopuszczony 50 metrów w lewo, 50 metrów w prawo. No ale później wzywa się mnie do tego, żebym przedstawił w ciągu 7 dni pismo potwierdzające, że opinię RDOŚ-u, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, o tym, że posiadam pozytywną akceptację RDOŚ-u. Kiedy, proszę Państwa, sami Państwo wiecie, że decyzja w RDOŚ-u, nie wiem, kto nie przechodził, to może nie wie, to jest mniej więcej pół roku do roku czasu, a sam okres uprawomocnienia się takiej decyzji to jest 30 dni. Więc tenże prawnik, który wystawia takie żądanie od takiego petenta inwestora jak ja, a rzecz chodzi o wielomilionową inwestycję i podniesienie gminy na zupełnie inną skalę i oczywiście o wielkie przychody dla gminy, o podatki dla gminy i tak dalej. To są rzeczy istotne dla przychodów gminy. W związku z tym od razu jakby w tym piśmie pokazuje chwilę i drwinę z petentu. Po to mi chodzi, żebyście Państwo zrozumieli. Żądam od Pana dokumentu, którego nie mogę spełnić. Jest to niemożliwe forma. A pikanterii dodaje rzecz tego, że taka opinia w ogóle jest niepotrzebna. Po drugie, taka opinia jest wydawana na rzecz gminy, która wydaje decyzję, a nie na rzecz... Skąd się ta moja wiedza wzięła? Ponieważ jak dostałem to pismo, zacząłem, nie tak jak tutaj przedstawione, że ja nie zająłem się tym pismem. Ja się tym pismem zająłem. W odpowiedzi RDOŚ-u pytam się teraz Pana Burmistrza, czy Państwo jako gmina w ramach procedowania, żeście wystąpili do RDOŚ-u o opinię, czy zapytanie, co żeście zrobili w tym kierunku? Tak jak tutaj jest przytoczona, Urząd Miasta i Gminy ma dokonać wszelkiej staranności na rzecz wykonania tego prawnie, czy to jest punkt po punkt. Ja stwierdzam, że absolutnie jest to zrobione po łebkach, nieprawnie i tak się u nas traktuje inwestorów. Jeżeli chodzi teraz, RDOŚ mi odpowiada, to gmina powinna wystąpić. Proszę to wyjaśnić, ma Pan prawników, radcę prawnych. Ale co jest najciekawsze, to te elektrownie wiatrowe, które ja przedstawiłem, które tutaj określono, że we wniosek został nieprawidłowo, dołączyłem folder opisany tak dokładnie, że wszystko tam było opisane. Też wysokość takiej siłowni wiatrowej, 28,80, to jest nie bez znaczenia, ponieważ opinie środowiskowe są wymagane powyżej 30 metrów. Tego typu urządzenia z racji mocy prawa, ponieważ w Polsce jest 2-stopniowe prawo w ochronie środowiska, te urządzenia nie wymagają. I to, na to mam tu liczne też te opinie, które można uzyskać, klikając w internecie po tak zwanym Ministerstwie Cyfryzacji, które udostępnia dokumenty ogólnie prawnie znane. Więc ja uważałem, że muszę zwrócić uwagę burmistrzowi na to, że to pismo, które wysłał do mnie i się pod nim podpisał, jest pismem złożonym ze stepu różnych takich pomysłów na to, żeby nic nie robić i żeby było fajnie. Więc osobiście się spotkaliśmy i poprosiłem, żeby się zastanowił nad tym pismem, czy wyjaśnił to pismo wśród swoich współpracowników i zobowiązał się do tego, że w ciągu tygodnia, dwóch powiadomi mnie, co z tą sprawą dalej ma być. Oczywiście tego nie zrobił. Ja po 2 tygodniach wybrałem się do urzędu. Spotkałem się z panem burmistrzem, co prawda nie w urzędzie, tylko tu na dole na ławeczce w Krzaczkach, tutaj przed remizą. Pan burmistrz, już jako wielki specjalista od spraw ochrony środowiska i administracji, stwierdził, że to jest po prostu moje argumentacje są nic nieznaczące, a on wie wszystko najlepiej i że to wszystko jest wymagane.
Stąd wysmażono taką tutaj państwo. Ja uważam, że to jest absolutnie nieprawda i jeżeli ta sprawa trafi dalej, a trafi, bo ja nie pozwolę tak się traktować u siebie w mieście po mieszkaniu tutaj 50 paru lat, żeby ktoś mnie traktował na chłopca na posyłki albo traktował mnie jako osobę, która no powiedzmy nie można ją osikać sikiem prostym. No. W związku z tym tak, moje zdanie jest takie, miałbym prośbę tu do radnych, żeby się wstrzymać tą uchwałą, o dojść do tego, w jakim stopniu ona była procedowana, gdzie zaniedbań urzędu jest tu cała masa. Mam też tutaj taki wyrok sądowy, gdzie gmina sobie pozwoliła na odrzucenie takiego wniosku. Gmina sobie pozwoliła na odrzucenie takiego wniosku. Bo oczywiście instancja, jak i tu na końcu sąd oczywiście uchylił. Bo tylko sąd może uchylić decyzję i tak dalej. Więc procedowanie w tych sprawach może być długie, uciążliwe dla mnie jako inwestora. Nie o to mi chodzi. Bo nie chodzi o to, żeby powstała ta inwestycja, żebyśmy byli zabezpieczeni w energię elektryczną z odnawialnego źródła, to na mnie. Na wszelki wypadek mielibyśmy własne źródło czystej energii. I tak samo powinno chodzić o to urzędowi gminy, jak inwestorowi. I teraz prośba jest taka, że to nie jest tylko takie zaniedbanie, jak się próbuje się w tym uchwale powiedzieć, że jakiś pracownik świeżo przyjęty nie wiedział, co robić. To jest nieprawda. Tą sprawą zajmował się osobiście pan burmistrz i osobiście zajmowała się pani kierownik Albiniak i pani Liz. Najbardziej doświadczonej. Proszę nie zganiać tutaj na jakiegoś pracownika, który niechcący, niewiedzący zrobił coś. Jest to specjalne działanie na szkodę moją, ale także i na szkody gminy, bo gdyby ta inwestycja weszła szybko w realizację, gmina by osiągnęła przychody z tytułu podatku. I uważam, że ta łyżka dziegciu do tych wspaniałych praw podkreślenia zasady gospodarności naszego burmistrza to jest właśnie ta sprawa. Ja nie wiem, jak wyglądają inne sprawy w urzędzie, bo się tym nie interesuje, ale uważam, że radni powinni się prowadzić jakąś kontrolę co do wniosków o tego typu założenia i sami się przekonać, jak to w rzeczywistości wygląda. Poprosiłem burmistrza na ostatnim spotkaniu, proszę mi odpowiedzieć negatywnie, jeżeli pan stoi na swoim stanowisku, proszę odpowiedzieć negatywnie. Pan burmistrz robi taki wykręt, że nie odpowiada i nie rozpatruje, bo tego nie można skarżyć, ale pan się zdziwi, można. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Krzysztof Kojnacki. Mam dwa pytania do inwestora pana Stanisławskiego. Gdzie uiścił pan opłatę, jeżeli chodzi o tą opłatę, którą pan wskazuje? Gdzie ona została uiszczona? No bo w kasie. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale na koncie nie ma pan. Ale dobrze, to z tego zarachowania myślę, że uda nam się bardzo szybko dostawić. Kolejne moje pytanie to jest, czy dokumenty zostały złożone w pokoju pracownika pracownikowi, czy też zostały złożone w biurze podawczym, czy też w sekretariacie na górze? Dokumenty zostały złożone w pokoju u pani Lis. Gdzie uzyskał pan pieczęć wpływu też? No, składał pan dokumenty, czy uzyskał pieczęć pan wpływu chyba to jest w sekretariacie, bo to jest samo pismo, ale dokumenty kompletne. Chyba już nie pamiętam, czy to u pani Lis, ale pani Lis sprawdzała te dokumenty, na pewno przeglądała je wielokrotnie i stwierdziła, że są kompletne i dlatego je przyjęła. Dziękuję. Ja będę wnioskował 5 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przyjęliśmy pewne wyjaśnienia, które nam pan burmistrz przedstawił. No, według mnie należałoby jeszcze raz się przyjrzeć ze specjalistą, jeżeli pan Staniszewski uważa inaczej niż my mieliśmy to przedstawione, jeżeli chodzi o sprawy formalne, na które nie musimy się znać, a jeżeli rzeczywiście są niezgodne, to należałoby jeszcze raz się nad tym wszystkim pochylić. Ja jeszcze bym chciała zapytać pana Staniszewskiego, czego pan w związku z tym oczekuje, jeszcze raz zapytam, czego pan w związku z tym oczekuje po radny, po komisji rewizyjnej? Czy po
Moja prośba jest taka, ponieważ mówię, nie jestem zainteresowany właśnie krótkim sporem, jestem zainteresowany jak najszybszym doprowadzeniem tej inwestycji do realizacji z wielkim plusem dla gminy i dla wszystkich. I to nie jest, to chciałbym, żeby po prostu było jasno świadomie, wiadomo kto, w jakim, ja mam 35 lat działalności gospodarczej i robię duże rzeczy inwestycyjne, a chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jedno, że od jakiegoś roku czasu część urzędników zrobiła się arogancka. Na przykład pani kierownik Albinia, przyjmując mnie jako petenta, może każdego z nas, w drzwiach, nawet nie zapraszając do stolika, to taka prosta kultura osobista. Jeżeli ktoś przychodzi do kogoś, to się kogoś zaprasza, siada, słucha się, o co przyszedł, nie przyjmuje się go w drzwiach i ja nie mam z panem o czym rozmawiać. Jeżeli kierownik urzędu zachowuje się tak arogancko, ma na to przyzwolenie szefa, 100%. Bo w przypadku, gdyby szef nie pozwalał na takim urzędniku, po prostu nie było. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do pani Lis. Pani Lis przyjęła wszystko. Co tydzień dreptałem do urzędu, pani Lis mi mówiła, wie panu, wszystko procedują, ale to pierwsza sprawa taka robimy, pierwszą taką to musi potrwać. Ja to rozumiałem, że to musi potrwać. Pytam się, czy są jakieś zapytania, czy ja muszę coś dołożyć. Wyjaśniłem też tej pani, która przyjmowała, że nie ma potrzeby formalnych opinii środowiskowych ze względu na to, że instalacja fizycznie tego nie wymaga. I to jest stwierdzone prawnie w naszym prawie polskim traktacie. Mamy do czynienia z drugim etapem rozpatrywania. Dzwoniłem do pani, która się urbanizacją zajmuje, czyli panią urbanistką. Nie wiem, że jest pani urbanistka dzisiaj. A szkoda, że nie ma, bo by była osobą, bo pani urbanistka stwierdziła, że przyjęła ten wniosek do rozpatrzenia. 7 dni, mówi, jeszcze w lutym, napisała pani kierownik, co pani kierownik ma, z czym się ma zwrócić do mnie. Z tym, że ja dopytując się, dlaczego pani wypisała, tam się troszeczkę posprzeczaliśmy, bo ona właśnie, to ona jest twórczynią tych zapytań, uważam, że nie ma wiedzy i pyta o takie rzeczy, które no nie powinno pytać, ale można było procedować. A dlaczego od lutego przez 65 dni nie dostaje żadnego pisma, zapytania, pan coś wyłoży, tak. Dlatego to jest ważne, że trzeba po prostu... Przyjmujemy też, ja przynajmniej ja osobiście uważam, że na dobrze, na tym teraz pan proszę Państwa, pewne nieścisłości, tak. Natomiast ja wysłuchując tutaj pana, zgadzam się z pana burmistrza, że jeżeli rzeczywiście tak jest i pracownicy są aroganccy i niegrzeczni, należałoby im zwrócić na to uwagę, że oni są dla petenta, nie petent, dla urzędników, bo to my wszyscy podatnicy przyjmujemy pracowników i należałoby szacunkiem się traktować, jeśli zakładają, że to wszystko jest prawda. Natomiast jeszcze raz chciałabym zwrócić od pana Kołuszewskiego, tego rozumiem, że pan burmistrz ukaże, ale jeśli my tego dopilnujemy, natomiast jeśli chodzi o pana inwestycje, chciałabym dopytać, w jaki sposób, no, rozumiem, że pan burmistrz tutaj pisze nawet w takim, w jednym z punktów, że w związku z zaistniałą sytuacją zobowiązuje się burmistrza do wyciągnięcia konsekwencji na i podjęcia działań w celu skutecznego załatwienia sprawy. Więc ja rozumiem, że panu zależy najbardziej chyba na tym, że ta pana inwestycja z jakimś tam... Oczywiście, że tak. To chodzi o to, że ja tutaj będę... szedł w spory na zasadzie, że unikamy, administracja będzie teraz unikać sporu i tak, o co chodzi? Albo robimy, albo nie robimy. No, gmina nie chce pieniędzy, gmina nie chce inwestycji, to jeżeli tak, to nie, to inwestor nie musi tego robić, prawda? Jeżeli... Ja rozumiem, że proszę Państwa, to my nie rozstrzygniemy tego, Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo, bo chciałbym wrócić do meritum sprawy, tam pokazały nam się wątki niezależne i różne. Ja wobec powyższego pan Skunicki by prosił o głos, proszę bardzo. Mam pytanie do pana Franiszewskiego. Czy nie zaczęło, czy nie lepiej było zacząć z tą inwestycją od konsultacji społecznych, bo to jest dość poważna inwestycja i jak społeczeństwo będzie się odnosić do tej inwestycji? Szanowny panie radny, pana nie wiedza w temacie,
jest lekko porażająca. To ta inwestycja nie oddziaływuje na środowisko ani na sąsiadów. Konsultacje społeczne, a oddziaływanie na środowisko to są dwie różne rzeczy. Konsultacje społeczne. To nie chodzi o to. Chodzi o to, że, proszę Państwa, fotowoltaika w Europie i na świecie jest jednym z podstawowych źródeł odnawialnej energii. I jest przebadana, sprawdzona, nie wnosi żadnego złego oddziaływania na nikogo. Nie będziemy się przekonywać, bo proszę sobie ruszyć gdziekolwiek do Czech, Niemiec, Francji, Szwajcarii, wszędzie stoją baterie fotowoltaiczne. I u nas powinny stać tak samo. Gdybyśmy mieli prawidłowy system wspomagania tego wejścia, mielibyśmy odnawialne źródła energii, czyste. Jeżeli mówimy o Skaryszewie, to Skaryszew jest zanieczyszczony, brudny, powietrze, wszystko robimy o co chodzi. Gdybyśmy mieli tanią energię, to można by przestawić się na grzanie z elektryki, ludzie by dłużej żyli, żeby to konsultować. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, bardzo proszę, chcę jeszcze odnieść się merytorycznie. Ja mam propozycję, uprzedzając panią burmistrz, przepraszam, i oddam panu głos, ponieważ tu padł wniosek formalny przewodniczącego Komisji Finansów. Ja poproszę wszystkich przewodniczących, łącznie z i pana burmistrza na dół, tam do pana Sienkiewicza w celu omówienia kształtu tej uchwały, zapisów ewentualnie, żebyśmy uzgodnili i jakieś znaleźli rozwiązania. Ponieważ tu mówię, pojawia się wiele wątków, my ich nie rozstrzygniemy, a nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali poza merytoryką. Chcemy rozstrzygnąć właśnie na korzyść pana Stańczewskiego i w tym kierunku, żeby to załatwić temat tak, jak powinien być załatwiony. Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tylko dwa słowa. Ja podtrzymuję swoje stanowisko, jeżeli idzie o formalną obsługę tego wniosku. Nie mówię o niedotrzymaniu terminu, uchybieniu KPA, natomiast przepisy prawa budowlanego, prawa o zagospodarowaniu przestrzennym stosujemy u nas w gminie prawidłowo. W tym przypadku wszystko było zrobione prawidłowo, tak jak napisałem wyjaśnienie. Pierwsza rzecz, opłata, ona szło za 5 minut, może być jakby sprawdzona, tak jak powiedziałem. Nie było dowodu wpłaty, poprosiłem pracownika, jeżeli wpływy na nasze konto nie było wpłaty. W jakiej postawie jest procedowany ten wniosek, skoro nie było wpłaty? A bez wpłaty? Procedowany, bo dostał pan w zawiadomieniu, że nie została dokonana wpłata, proszę dokonać tej wpłaty i część. Wniosek dalej się toczy. Nie jest to problem, ja tylko... Zapłacę jeszcze raz. Nie, to nie o to chodzi. Pan napisał skargę, że domagamy się drugi raz dopłaty, a pan już raz zapłaci. A teraz mówię o dokumentach. Pani Lis, być może będąc na urlopie macierzyńskim, bo pani jest od pół roku albo więcej na urlopie macierzyńskim, od czasu do czasu raz na tydzień zaglądała, żeby wspomóc tą stażystkę, która prowadzi, tam za nią pracuje. I mógł być taki moment, że akurat pan Stanisław składał wniosek, jak ona będąc na urlopie macierzyńskim była w pracy. Odnoszę się do przyjęcia wniosku, pana wniosku czy każdego innego. Pracownik przez te kilka czy kilkanaście minut czasu przyjmując od pracownika, on może stwierdzić, że jest kompletny, ale w takim sensie. Wniosek jest, mapy są, wypisy z rejestru gruntów są i te inne, czyli sprawdza punktów, czy są te rzeczy. On nie ma czasu dokonać oceny merytorycznej tych materiałów, czy one są właściwe, bo to wymaga jeden albo dwa dni pracy. No i okazało, znaczy to jest dlatego zasadne... Panie burmistrzu, co 7 dni regularnie odwiedzałem urząd celem, czy mam coś uzupełnić. Nie wymagam, żeby... Ja już powiedziałem... Co 7 dni byłem w urzędzie. Nie dotrzymał pracownik terminów, rzeczywiście nie zajmował się tym tematem, zajmował się innymi. Nie dotrzymał terminu, ja tego nie podważam. Ja powiedziałem, że tak było. Natomiast potwierdzam, że to, co zostało późno, ale wykonane, to jest jak najbardziej zasadne z przepisami prawa. Zgłosił pan we wniosku 12 działek. Na mapach znajduje się różnice między ilością działek zgłoszonych, a działek zaznaczonych na mapach jako lokalizacja. Różnią się o jedną działkę, czyli nie ma jednej działki, albo jest jedna działka za dużo, tu nie rozstrzygam tego, bo nie pamiętam. Proszę się nie uśmiechać, no. To można sprawdzić dopiero po
wypisy z ewidencji z rejestru gruntów nie obejmują wszystkich działek, które pan wskazał. Ale to pracownik może ocenić dopiero po tym, jak nad wnioskiem się pochyli i będzie analizował, bo to wymaga trochę czasu. I stąd się wzięły te niedociągnięcia, którymi wniosek jest obarczony. Wniosek bardzo szczupły, nie mówiący nic praktycznie. Pokazuje pan 7 hektarów działek do zainwestowania. We wniosku jest wpisane 1800 metrów kwadratowych zabudowa. 1800 metrów kwadratowych. Czego pan nie rozumie? No nie rozumie, co to będzie stało i gdzie to będzie stało, jaka będzie moc. Ile ich będzie? Podaje pan folder, który czytał pan wielokrotnie. Folder reklamowy, część to nie jest żaden materiał techniczny. Podaje pan 7 hektarów. Nie podaje pan, ile wiatrowni chce pan postawić, o jakiej mocy każda z nich. Ile chce pan zaangażować terenu pod fotowoltaikę? Czy to będzie pół hektara, czy hektar, czy 2 hektary, bo podaje pan 7 hektarów. No, jak pracownik ma rozstrzygnąć, gdzie co będzie ulokowane na których działkach? Panie burmistrzu, pan wymienił kwotę 1800 metrów. Co to za kwota jest na tym wniosku? Nie, nie, pan napisał powierzchnia zabudowy 1800 metrów. Na moich działkach, które mają 7 hektarów, będzie zabudowane 1800 metrów. Co z tym jest niezrozumiałego? Czy w którym miejscu? Fotowoltaika, jeżeli ktoś nie widział, jak wygląda bateria fotowoltaiczna i pracuje w proszę pana, a już kończę. Proszę pana, na 1800 metrów kwadratowych może pan postawić fotowoltaiki 200 kW. Pisze pan moc 1,5 megawata całej tej instalacji. Na już panu wyjaśnię, panie burmistrzu, wyjaśniło to osobie składającej, ponieważ jest to urządzenie tak zwana hybryda, czyli słońce i wiatr. Ja mam jeszcze tylko na tych działkach ponad 2,5 hektara dachów, na których będę instalował fotowoltaikę na dachach. 1800 metrów to jest tylko ta przestrzeń pod fotowoltaikę, a same wieże, które są montowane, to są 10 na 10 i takie wieże stoją na działce 3. Stoi wieża 50-metrowa, stoi obok wieża 50-metrowa i moje 2880, które nie emitują, tam jest dokładnie opisane, jak one pracują, że nie mają żadnych, nie, jak gdyby, jest to wszystko dokładnie wytłumaczone. Na moje pytanie do pani urbanistki, czy możemy się spotkać i ja pani wyjaśnię, albo pani, pani urbanistka odpowiedziała mi tak, pan sobie wyjaśnia w urzędzie, ja nie jestem od wyjaśniania. Więc jeżeli takie się osoby zatrudnia, które mają takie podejście do tematu, jeżeli pani urbanistka, nie wiem na jakiej zatrudnia jest pracownikiem urzędu, czy ona jest osobą, która satelitarnie działa przy urzędzie. Jest architektem, który na zlecenie wykonuje dla nas analizy urbanistyczne, kieruje się przepisami i tu jeżeli żądała mapy o trzykrotnej szerokości. Pan jakby wskazał, w którym miejscu chce pan zlokalizować te rzeczy? Na tych 7 hektarach. Może nie było potrzeby sięgania dalej, ale jeżeli nie wskazał pan, gdzie pan chce to zrobić, to ona musi wiedzieć, czy to będzie przy Skaryszewie, a może przy Kobylanach. Nie wiem, te dane są potrzebne. To naprawdę... Do tego trzeba rozmowy z kimś, kto chce sprawę załatwić. A jeżeli ktoś, wie pan, ja teraz tłumaczyłem, że to jest pierwsza decyzja. Jeżeli państwo nie wyrazicie zgody na lokalizację, to ja nie wchodzę w badania wiatrowe. Badania wiatrowe to jest 12 miesięcy. Ja muszę zbadać w ciągu 12 miesięcy, z której strony wiatr wieje na Skarżysku. Z tego tytułu wyniknie, czy ja postawię ten klocek w tym miejscu, ale na zakończenie. Ja to rozumiem, może należało z takiej analizy zacząć. Ja chcę tu jeszcze dodać na zakończenie. My nie warunki na fotowoltaikę już wydawaliśmy. To nie jest dla nas nową jakość. Wydawaliśmy warunki na terenie naszej gminy. Potrafimy to zrobić, ale dokumenty muszą być odpowiednie zgodne z przepisami. Tyle, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, ponieważ pojawiło się tu w naszej dyskusji wiele wątków, wiele z nas, ja powiem, przysłuchując się, więc nie wiem, jak rozstrzygnąć, nie znam się na tym. Natomiast rozumiem, że usłyszałem jedną rzecz istotną, panie burmistrzu, pana Stańszewskiego, że mamy pójść w kierunku rozwiązania tego tematu. W związku z tym bardzo proszę przewodniczącego, ogłaszam 10 minut przerwy i przewodniczących pana burmistrza w celu uzgodnienia czy poprawy, nazwijmy, treści projektu uchwały u pana Sienkiewicza tam na dole, myślę, że szybko podejmiemy jakąś rozwiązanie w tym temacie. Przedyskutujemy.